Współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem Pro Artis a Powiatem Sanockim zaowocowała organizacją imprezy na zakończenie okresu urlopowego. Sanocki Skansen był gospodarzem Podkarpackiego Festiwalu Kultury Alternatywnej oraz powiatowego zakończenia wakacji. Z atrakcji korzystały całe rodziny, a w szczególności dzieci, dla których przygotowano kilka stref zabaw, gier i pokazów. Przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji. Nie zapomnieliśmy również o najmłodszych mieszkańcach Sanoka i okolic. Sami jesteśmy rodzicami, dlatego wiemy, jak bardzo dzieci lubią zabawy z animatorami, jak wiele radości sprawia im zabawa na dmuchańcach. Chcieliśmy, żeby każdy z Państwa mógł skorzystać z tych atrakcji, dlatego są one darmowe. Bardzo się cieszymy, że ta współpraca była, teraz żeśmy ją jeszcze zacieśnili. No i myślę, że to jest najlepsza odpowiedź, czy warto było. No, tysiące ludzi, którzy tu się dzisiaj przewijają. Wspaniała atmosfera, to co Pan powiedział, rozbawione dzieci, czego chcieć więcej. Łączymy siły w tym roku z Powiatem Sanockim. Bardzo cieszymy się na tę współpracę. Zaowocowała tym fajnym wydarzeniem, które jest jednocześnie zakończeniem lata, powiatowym zakończeniem lata i jednocześnie Festiwalem Kultury Alternatywnej, który organizujemy jako Stowarzyszenie Pro Artis po raz drugi. Niezwykle cieszymy się, że możemy dawać coś od siebie sanoczanom. Dzięki temu, że nieustannie staramy się pozyskiwać środki na te działania, które szerzą kulturę, szerzą sztukę, muzykę, dzisiaj kulturę alternatywną. I możemy tym dzielić się, co wypracowaliśmy właśnie z mieszkańcami Sanoka, z mieszkańcami powiatu sanockiego, z turystami, z gośćmi, których zapraszamy. Daje nam to wielką radość i cieszymy się, że Muzeum Budownictwa Ludowego jest tak otwartym dla nas miejscem, że możemy właśnie tutaj kolejny raz zorganizować to przedsięwzięcie. Na samym początku mówiłem, że będę rozmawiał z każdym, kto do mnie przyjdzie. Będę wspierał, czy my jako zarząd będziemy wspierać dobre inicjatywy. To jest bardzo dobra inicjatywa. Mieszkańcy Sanoka, powiatu sanockiego, widać, są spragnieni takich imprez, więc będziemy je dalej na pewno realizować. Widać, brakowało takiej imprezy. Rzeczywiście jest bardzo dużo imprez, można powiedzieć, w gminach dookoła Sanoka, a sanoczanie, widać, czekali na taką imprezę, aby móc przyjść z dziećmi, pobawić się. No i można też pokazać współpracę, bo powiat sanocki, bo Stowarzyszenie Pro Artis razem organizują tę imprezę i możemy tu być, cieszyć się, bawić. Skansen daje tą ogromną możliwość organizowania właśnie takich rodzinnych imprez, bo całe przedpole dzisiaj udostępnione dla rodzin, dla dzieci. Wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, jestem pewien, że to nie jest jeszcze koniec imprez, które przygotowaliśmy w muzeum, bo jeszcze kilka wrześniowych wydarzeń ciekawych przed nami, stąd też zapraszam do Skansenu. Polecam śledzić informacje, czy to na stronach Sanok, czy na stronach muzeum, bo tam będziemy podawali już konkrety związane z kolejnymi imprezami, teraz już wrześniowymi, które będą się od nas odbywały. Na scenie królowała muzyka alternatywna przy udziale lokalnych zespołów. Staramy się doceniać głównie artystów, którzy są rozpoznawalni w Polsce, ale także inwestujemy to miejsce, ten czas i tą przestrzeń na scenie sanockiego skansenu dla zespołów lokalnych, które są niszowe, które może nie są jeszcze bardzo znane czy bardzo rozpoznawalne. Wieczoru był zwycięzca 14. edycji The Voice of Poland, Jan Górka. Koncert został świetnie odebrany przez licznie zgromadzoną publiczność, która przez długi czas oklaskiwała artystę. Tonight is gonna be the lonely.
Dziękuję bardzo. Bardzo dobrze, mimo długiej trasy w sumie, bo z Wrocławia troszkę daleko, ale naprawdę widownia świetna, więc no nie można się źle bawić przy takiej widowni. Zaskoczyła Pana liczba ludzi, która tutaj na Pana czekała, która no bawiła się do samego końca? Tak, no dużo bardzo osób przyszło, no i jestem bardzo zadowolony w ogóle z tej aktywności też publiczności, no było super. Jan Górka wystąpił również ze swoją siostrą Adrianną we wzruszającym wykonaniu utworu Mamo, tyś płakała. Jak sam przyznał, była to dla niego wyjątkowa chwila. Ta piosenka, szczególnie dzisiaj, jakieś takie bardzo duże emocje też we mnie wywołała i no jest to taka na pewno dla nas mocna piosenka. Mija rok od triumfu Jana Górki w popularnym muzycznym show. Jak wygląda jego życie po wygraniu The Voice of Poland? Dużo się dzieje i raczej ciężko tak wszystko ogarniać naraz, ale na pewno życie jest pełne muzyki. I no inne rzeczy trochę poszły gdzieś tam w dal i faktycznie no gram więcej, bo wcześniej w sumie nie grałem koncertów, a teraz właśnie jeżdżę po Polsce, koncertuję, więc no to jest super. I pisze Pan też własne teksty. Czy to jest też ważny aspekt dla Pana tej całej twórczości? Myślę, że tak. Myślę, że to jest w sumie kluczowy aspekt, żeby właśnie pisać i się wyróżniać też w jakiś sposób. Bo dużo jest rzeczy takich, które gdzieś tam są podobne albo z czegoś może odgapiają albo coś, ale tutaj jednak myślę, że pisanie jest fajne i też takie wyzwalające, że można się wypowiedzieć na jakiś temat albo wyrzucić coś z siebie. Wieczór zakończyło show laserowe grupy Multivisual.